Wiatr się zerwał jak cholera! Zaraz utoniemy! Dzisiaj słuchajcie, nietypowy motovlog bez kasku i z kierownicą okrągłą. Jesteśmy na łódce, jak się łódka nazywa? Beneteau. Beneteau, to tak po francusku, bo się pisze Beneteau, dobrze pamiętam? Tak jest. No i fajnie, i mamy 90 konia mocy, więcej jak Ducati. Aktualnie 2500 obrotów, płyniemy na Corneti, wyspę w Chorwacji. Co, damy jej trochę spalnik, co? Tak, żeby pokazać. Że motobaba się oficjalnie nie pokazuje na filmikach, to możecie zobaczyć chociaż jej piękne nogi. Nie, bo wiecie, powyżej 4000 zaczyna dużo bardzo palić. Trochę więcej niż Ducati. Tutaj mamy obrotomierz. I przy takich obrotach pali około 10 litrów na godzinę. Ale żem teraz skręcił, co? Jak jest tak dziób podniesiony, to niewiele widać na siedząco. Ale powiem wam, że robię tutaj więcej kilometrów dziennie niż przez cały rok. W sensie na piechotę. Strasznie bolą mnie nogi. Przeszedłem już chyba ze 400 metrów. Bo na motocyklu to trochę więcej się robi. Dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji płynąć łódką, kierownica wygląda w ten sposób. Tu nawet, słuchajcie, jest gniazdo zapalniczki. Wajcha od prędkości. W sensie no gaz, mówiąc krótko. Obrotomierz, stopień nachylenia łódki i benzynka. A tutaj jest busola, kompas znaczy. Słuchajcie, nawet bagażnik tu jest. Taki otwierany. Czat. No i daszek, żeby za mocno słoneczko w czubek nie przygrzało. Idziemy później ponurkować gdzieś przy Corneti. Nie wiem, czy w ogóle będzie słychać, co ja do was gadam. Co? Corneti! Pozdrawiam Nati wszystkie. I Kory. Płyniemy na waszą wyspę. A Corneti jakoś lepiej brzmi.
To jest niesamowite, że tak blisko wody i zobaczcie, jaka pustynia. Jedna wielka, długa pustynia. Tu się nic nie dzieje. Pozwólcie, że oprowadzę was po całej bezludnej wyspie, jednej z wielu na Chorwacji. Jeżeli będzie, to znaczy, że ktoś znalazł tą kamerę na dnie Adriatyku.